Cześć, witajcie moi drodzy, ja to jestem oczywiście Ewosz, a to jest kolejny odcinek z Days Gone. Moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Ja tu bym chciał jeszcze przeszukać parę rzeczy. Tylko pytanie, co ja tu znajdę? Siekiera. Gdzie się tu słyszy właśnie... O, i jesteś. Czekaj, czekaj, czekaj. Obrażenie ma... Wytrzymałość ma... Okej, to mi się bardziej opłaca. O, weźmy to na przykład. Headshot, dziwko. Broń. Jestem dość dobrze wyposażony jak na moje umiejętności gameplayowe. To trzeba powiedzieć wprost, kurwa. Iść, dobra, to jest zabrane, to jest zabrane. Motocykl, no, powiedzmy, że względnie wyposażony. Dobra, zaczynamy tą misję główną. Wystawcie łapkę w górę w tym czasie. No właśnie. Kaj ty kurwa jesteś? Nawiązanie kontaktu. Muszę iść z buta, dobra. Weźmy sobie... Aha, nie mam w ogóle możliwości brania broni, okej. Dobra, ich tu jest... Ich tu jest czterech. Okej, okay, kamień będzie... Najrozsądniejszym wyjściem. I co ja mam tutaj zrobić tak swoją drogą? Muszę z niej pewnie pogadać. Okej. Teraz tak. Sierżancie, może zrobimy dodatkowy postój w drodze pochodnej. Chciałbym sprawdzić kilka próbek. Ej, doktorze, ile jeszcze do końca? Jestem doktorem, przecież mówiłem ci. Chyba coś widziałem, kiedy się zbliżaliśmy. Sprawdzę to. No właśnie, właśnie, właśnie. Opuszcza 4 misji, kurwa, no. Lecisz na mną? O'Brien. Podejrzenia co do tabanu Satratus potwierdziłeś. Jest tu całe mnóstwo mukońskich. Cieszę się, że mamy swój kombinezon. Padlina jest w większości nienaruszona. Wygląda mi to na Odokoileus Hemionus, czyli mulaka czarnoogona. No i udało się, rozproszyłem skurwysyn, musiałem się trochę skupić. Z innej strony, biedny sukinsyno, przynajmniej nie rozszarpały cię świrusy. Gdybyś przeżył jeszcze trochę, mógłbyś zostać jednym z nich, a to było coś. Czego chcesz? Nie zbliżaj się. Chcę tylko pogadać. Protokół Niro 2 łamane przez 7 jasno stanowi, że podczas przeprowadzenia operacji w strefie kwarantanny, jeśli napotkam jakiś cywili, to nie mogę nawiązywać kontaktu. Serio? To brzmi jakby...
przeżyłeś, O'Brien? Ja chyba nie rozumiem. Okej. Byłeś tam. Tamtej nocy. Farewell. Następny protokół Niro odwołany przez 7. Jebnij go, bo ten protokół... Porozrywani na cholerne kawałeczki. Dobra, posłuchaj mnie uważnie. Możemy to zrobić po dobroci albo nie. W pierwszym przypadku po prostu pogadamy. Powiesz mi, co chcę wiedzieć, a ja ci pozwolę dalej grzebać się w gównie świrusów, czy co ty tam do jasnej cholery robisz. W drugim przypadku zerwę z ciebie ten kombinezon i zobaczymy, co twoi kumple będą mieli do powiedzenia na temat wdychania tego skażonego powietrza. To jak będzie, O'Brien? Tak. Dobrze, dobrze. Pamiętasz, jak przyleciałeś na dach starego browaru? Podałem ci wtedy ranną kobietę. Tak. Pamiętam, to była rana od noża. Ktoś ją nieźle pociął. Byłem w obozie uchodźców, do którego podobno ją zabraliście. Ale zostały same trupy. Dlatego pytam cię, jak udało ci się przeżyć? Huhu! Nie było nas tam. Przekierowano nas na południe, do innego obozu. Jak powiedziałeś, obóz w Belknap został zaatakowany, więc... Posłali nas na południe, do obozu przy Silver Lake. Czy ktoś to przeżył? Znaczy się teraz? Nie wiem, bo przeniesiono mnie do jednostki badawczej. Czy ona przeżyła? Czekaj. Mogę sprawdzić. Masz nasz sprzęt. Czyli tak nas... Ja nie mogę niczego obiecać, ale sprawdzę. No to pójdziemy razem, idziemy. Nie możesz, proszę, nie możesz. Hej, nie rozumiesz, oni cię kurwa zastrzelą. Wcześniej ja zastrzelę ciebie. Dobra, słuchaj, jeśli chcesz mnie zabić, dawaj, jasne? Zrobiłem, co mogłem. Ta kobieta, twoja żona? Podałem jej tlen, podałem kroplówkę. Utrzymałem przy życiu. Narobiłem sobie kłopotów, miała serce, mogła nie przeżyć. Zawiozłem ją do szpitala wojskowego. Uratowałem jej kurwa życie. Ona żyje! Ona kurwa żyje! Bardzo mi przykro z powodu żony. Ale nie tylko. Ale on powiedział, że uratował jej życie. Wzanie kontaktu, no okej. Aktywne wątki fabuły, co ja z tym klikiem? Jesteś... Aha. Nie pozwalają mi odejść. Dobra, jedziemy dalej. Coś mnie się klikło. Okej. Ale O'Brien powiedział, że ona... Pytałem cię, czy pamiętasz tego dupka z Niro, O'Briana? Pamiętam, tylko to wszystko jest zamazane. Tak, dobra. Kimnij się trochę, Buzman. Później ci wszystko opowiem. Kiedy się stąd zabierzemy, Dick? Niedługo, Buzer. Już niedługo. Słuchaj, jak tylko łapa ci się zagoi, zabieramy się stąd w pizdu. Spoko. Ty, no ale on powiedział, Brian, że on ją uratował. Tam jest jakiegoś typa. Dick, masz włączone radio? Zrobiłem dla ciebie kilka rzeczy, w razie czego wbiję. O, Buzer, to świetnie. Tak, przyda się. Bez odbioru.
Jesteś tam? O'Brien. Oż ty, sukinsynu. Lepiej odezwij się do mnie, słyszysz, O'Brien? Wiem, że używasz tego kanału, to cholery. Dobra, lepiej mi odpowiedz, albo zobaczysz, znajdę cię. Zrozumiano? A, jasna cholera, no już. O'Brien, odpowiedz. No, Deacon nie należy do ludzi najbardziej cierpliwych, ale... Ale, co on powiedział O'Brien? O'Brien powiedział, że uratował jej życie. Dick, jesteś tam? Namierzyłeś ten helikopter? To ten sam gość, którego widzieliśmy na dachu tamtej nocy? A, no, tak. Tak, to było. Pamiętam nas? Sary? Co się stało? Nie wiem. Tak, pamiętam ją, ale... Jestem głupi, Józef. Po prostu chcę wiedzieć, rozumiesz? Co się z nią stało? Gdzie upadł? Może wreszcie sam nie wiem. Będziesz spokój. Nie potrzebuję znajdować spokoju. Jezu, Józef. To muszę spadać, okej? Okay? Bez odbioru. Iść! To mi się spalili już tam do końca? Wszyscy? No chyba wszyscy, no. Jakiś randomowy ty. Jakiś randomowy tutaj obóz był. Panów uchodźców, znaczy panów renegatów pewnie. To mi się przyda. Okej, reasumując, czego żeśmy się dowiedzieli. Sprawa jest prosta. Aczkolwiek dziwne, to znaczy, dostaliśmy informację od O'Briena, że on uratował jej życie. Więcej nabojów. Więc to też nie jest tak, że... no już sam kurwa nie wiem. Bo mi się wydaje, że jak się używa określenia uratowałem jej życie, to jest tak, że... że to raczej... no ona przeżyła tą katastrofę, w sensie ten wypadek, nie? Ale w każdym razie, ja biegnę do motocykla. Biegnę do motocykla, o właśnie, tutaj. Wsiadamy. I lecimy dalej, 2 kilometry do celu. Świetnie, mgła, elegancko, me gusta. Me gusta. Co to mamy? Punkt Niro. Kryjówka na górze O'Leary. A pojedźmy nawet do kryjówki, zobaczmy co Buzman ma dla nas. Tam sobie przy okazji tak naprawdę zatankuję. Bo tym paliwem to u nas troszkę krucho. No, to wypierdalaj. Zobaczmy, co on tutaj wykombinował dla nas. Ale z drugiej strony, trzeba... inaczej, kurde, no... sprawa jest dziwna, to znaczy... no mówię, no mi to się nie podoba, no... mi to się nie podoba, kurwa, bo to takie... nie wiadomo, czy ona przeżyła, czy ona nie żyje, no to są takie sztuczne... sztucznie podtrzymywane nadzieje, których tak naprawdę chuja wiemy, co się z tego wydarzy. Tak naprawdę, nie? Czy on coś dla mnie będzie miał? Czy to jest po prostu taki tekst? Ej, chodź, wpadnij, coś mam dla ciebie. Dobra, wiecie co, ja to się chyba jednak kimnę do rana i tak będzie prościej. Bo ja strasznie nie lubię walczyć czy grać w nocy. Strasznie. No.
No i git. Ty, a Buzman to w ogóle żyje? W sensie... Świeży zapas? Też kaszmata, okej. Bełty, amunicje, karabin szturmowy. O. Git, uzupełniona. Uzupełnione ammo zawsze na propsie. Świetnie, świetnie, świetnie. Tu nic nie potrzebuje. Szmat troszkę też się przyda podpierdolić. Czy ja coś tu mogę skraftować na przykład? Nie. Dobra, zatankujmy i jedziemy. Tam, gdzie mamy jechać i kontynuujemy przygody. Muszę znaleźć paliwo. Dikon, to nie jest jakiś tam... Właśnie tak. Do pełna. Na bogato, niech widzą, że nas kurwa stać. Albo... I trochę nie stać, tak szczerze powiedziawszy. Czekajcie. O, kurwa. Dobra, zakręcone. Dobra, w dupę jego mać. Lecimy do... Gdzie my też lecimy? O Boże! Lecimy do tej, do starej babci. Ale tam mam dużo chyba kredytów obozowych, więc może wydałoby się... Już niedługo... Coś... Że tak powiem... stylingować motobajku naszym. Bo jak na razie to tak... No mocno średnio to wygląda. No właśnie, kurwa. Proszę bardzo, to wszystko jest opierdolone. Jest zjazdy, wyjazdy, podjazdy. I iść. Rush. Już po drugiej stronie góry. Prawie jak Brokeback Mountain. Ale mówię, wracając do tematu Sary, to się wydaje mi strasznie dziwne, bo wydaje się, że używając określenia uratowałem jej życie, to tak jakby ona kurwa żyła, no ale... To jest strasznie niefajne takie podtrzymywanie w sztuczny sposób nadziei, albo rozpalanie tejże nadziei, bo to takie... Bym powiedział 2 na 10? Kurwa, aha, mam was. Dziabongi. Nie wiem, zobaczymy jak ta historia się dalej potoczy. Ale... ciężko. Ciężko mi w ogóle w to uwierzyć, że ona nie przeżyła. W sumie ta rana nie była jakaś tam super tragiczna. Chociaż z drugiej strony... Jakiego heada sprzed... O kurwa! Skąd ty... O ty kurwa. Jebani... Wypierdalaj. O kurwa. Dobra, skończyło się babce zabawie. Kurwa, coś to wytrzymali. Gin. Ostrze wieczystych. Poka. No bo z tego snajpera bym musiał bardzo chętnie wyeliminować. Proszę bardzo.
Tak się o to sprowadza. Jeden kurwa celny strzał. Jeden. O kurwa, to jest takie... Taka pałka. Podoba mi się to. Ale kurwa, jakie szmaty te wieczyste. Dobra, naprawmy sobie motocykl, bo to... Po tych strzałach to tak wiecie, kurwa, to ciężko wygląda. No dawaj, właśnie na to. No tak blisko od jej obozu wieczyści? Chociaż z drugiej strony to są pojebanie, no oni się naznaczają jakimiś tam kurwa ranami, że ich ktoś tam... Zawsze przy takich sytuacjach bardzo mocno emocjonalnych, kryzysowych w świecie pojawia się jakiś taki popierdolony kult, który wychodzi z założenia, że o, Bóg tak chce! No to Bóg tak zachciał właśnie, żebyś zginął kurwa w męczarniach. Znaczy może nie w męczarniach, ale no na pewno on jakieś tam ćpuństwa pewnie biorą, bo to inaczej by się nie dało wytrzymać tylu ilości kur, no. Sprawdźmy, czy tutaj coś jest dla nas. Jak leci? Tylko się rozglądam. Motocykl to straszny żarłok. Nie, nic nie mam, no dobra. Sprawdźmy, co tu się dzieje. Czemu mam iść na pole kukurydzy? A tu ta laska. Odchodzić, to jest bezpiecznie. Każą mi pracować. Okej. Co to ty tyle? Jest to przypomina mi, że siostra stary nie pozwolę, by stało się jej coś złego. Okej. Ale czemu oni... Skoro oni tu wszyscy są dobrowolnie, to czemu ona jest kurwa, oni są kurwa ty przy broni? Z bronią. Co ja mam teraz zrobić? Halo, przepraszam. Temba Darniro. Obóz Copelanda. I co mam teraz zrobić? Jak się masz? Co nowego? Dawaj, sprzedajemy. No i dobra, trochę tutaj. Czy ja coś tutaj będę miał? Na razie to tyle. Dobra, trochę wzrasta tutaj zaufanie. Fajnie, fajnie. Ale co ja mogę zrobić? Nie mam żadnych aktywnych jakby misji w tym momencie. A, nie pozwolę mi odejść. Odwiedź Lisę. Hej, nie wchodź mi w drogę. Co oni tu jeszcze mają? Ależ to jest kurwa duże. Ale dlaczego tu wszędzie są strażnicy z tymi, z bronią?
To jest lista? Nie. Gdzie on kurwa jest? Tu się mogę przespać. Ty. Co jest 5? No dobra, prześpijmy się trochę, zobaczmy, może coś się skipnie. No tak, 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 Deacon. Brzmi to jak plan. Przypnę trochę na chwilę o koniu. Jest Tucker. Może mam wyjść z tego obozu, czy co? Chcesz czegoś? Nie no, ty nie masz dla mnie roboty. Dobra, wyjedźmy, zobaczmy. Co się wydarzy. Dobra historia. Nie wiem, co mam zrobić, naprawdę. Dobra, moi drodzy, ja zakończę na tym miejscu odcinek. Zobaczę, co się wydarzy dalej. Także zapraszam was na następne. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.